spania. Jak rycerze spali i mieszkali, jakie mieli prycze, to przedtem było zamknięte, jak tu byliśmy. Proszę, w takich pryczach z taką kolczugą. Tu się podgrzewali sobie, zobacz, jedzenie na takim małym piecyku. Tam mieli na takich materacach, spali sobie. Kocykiem się wełnianym przykrywali, zobacz. Sienniki mieli, siano w środku sianem wyłożone. Swoją odzież wierzchnią, buciki. Dlaczego te okrągłe kamienie może sobie żarna mieli? Różne wykopaliska, które znaleziono na tym terenie i w tym muzeum są osadzone rzeźby, ozdoby, ołtarze to są. Kawałek pomnika. Zwierzęta ofiarne. Tu są części jakichś elementów metalowych. Tutaj są pióra numer 14. Pisano tym, to jest z żelaza, takie stalówki i pisano tym. Tu są różne gry i pionki do gier. Tu jest taki płaszcz rzymski i tu są różne ozdoby do przypinania, do zapinania, sprzączki, różne w formie ptaszków, nawet w formie lwa widzę, krągłe, oto też takie sprzączki, takie hobelki, takie mieli, zachodziły za siebie, różne szpilki. Sprzączek do pasków. A tu są wydobyte podeszwy sandałów żołnierzy. A tu są pierścienie, tak? Pierścienie. A tam jest pierwsze szkło, parawki ze szkła. Piękne. Takie jest niebieskie to szkło, nie? Ciekawe, co zawiera w środku. A tu są różne urządzenia do pielęgnacji ciała, na przykład do wyrywania zębów, obcochówki. Pinsetki, zobacz, pierwsze. Tak jak nasze pinsetki wyglądają, nie? To oni też takie robili. To są instrumenty lekarza. Tam do, takie noże do wycinania, do obcinania. A tu są cugle. Cugle i różne elementy używane. Dzwonki. Łuski orzechów wykopane, pszenice. A tu kości zwierząt, baranów, jelenie. Polowali na na jelenie. Gęsi jedli, kurczaki, indyki, niedźwiedzie, bobry. A tu są do ważenia takie elementy, odważniki różne. A tu są miarki. Aha, ten tam duży z numerem 4 to jest col, to jest uncja. Potem numer 5 Fingerbreite und Handbreite. Aha, tyle co palec i co ręka, dłoń.
A numer 6, czekaj, numer 6 to jest stopa, tyle stopa wynosiła. A numer 7 to jest nasz metr. To też służyło do odmierzania objętości zboża na przykład. A tu dzbany. Przeróżne dzbany na wino, na wodę, na olej, na perfumy. A tu są miski ozdobne. Pięknie ozdabiane. Naprawdę, że to ładnie wyglądało. Piękne takie misy, mm-hmm. nie? I w środku tam są zdobienia i wyżłobienia. A tu numer 3 to jest Nuperbesie z glas. Numer 3? A nie, to jest numer 3. Ten numer 3 to jest dzbanek na wino i on jest z brązu zrobiony. Są z brązu, są ze szkła. Trzecie, czwarte stulecie naszej ery. Piękne, różne naczynia. A tu różne noże. I coś a la widelec. A la widelec. W takim czymś gotowano. A ten numer 3 to chyba, to jest chyba właśnie do mielenia żaren, tak żeby sobie zmielić. Chyba tak. O, ruszt, zobacz, jaki ruszt, żeby sobie gorące odstawić, już sobie zrobili wtedy. Piękne. Garnki z twarzą. Numer 5, typfe und ton flasche. Ozdobne. Takie piękne. Nie wiem, sobie zdawali trudu, żeby sobie ładnie ozdobić. A my dzisiaj kupujemy plastik z Ikei. Tu wydobywano wodę ze studni. Takim wiadereczkiem, na takim kole. Studni. A tu szpadle różne. Dzisiaj robimy mniej więcej tak, no nie? A oni też takie robili. Bo te drewniane szybko się kruszyły. Z żelaza też się wyginały. A tu kolczuga. Stopiona? Myślę, że to w podziemiu wykopali. Tak się to zniszczyło. Może to był pożar? A instrumenty? Części hełmu. A to są narzędzia kowala i ślusarza. Młoteczki, podcążki, wielkie młoty. A tu mamy narzędzia murarzy. Tu narzędzia murarzy są. A tu pierwsze chyba, pierwsze, zobacz, szyby, nie? Nauczyli się wyrabiać. Tu są narzędzia cieśli. Cieśla się nazywał Zimmermann. Patrz, jakie to korki. A my jesteśmy o tam, widzisz, o tam. Tam jest Salzburg, widzisz, Salzburg. I tu jest wyżej, widzisz, Große Feldberg. Na Feldbergu, tam gdzie jeździmy, to też był taki, taka warownia. I tutaj, widzisz, Alteburg Helfrich, też była warownia. Tak przebiegał mur. A tu są dłuta i heble ciesielskie dalej. A tu jak koło budowano. Pięknie to zrobili. Pokazali tu naprawdę pięknie. Mozaika. A tu buciki i trzewiki. Bardzo ładny i zgrabny ten. Tu dziecięce, malutkie. Tu malutkie nóżki. Z prawdziwej, pięknej skórki. A tu oświetlenie, lampki oliwne, takie maleńkie,
takie maleńkie. Maleńkie i ozdobne. A tu wyrabiano materiały na ubrania. Kupiłyśmy oczywiście z moją mamusią sobie taki śliczny magnesik na lodówkę. Strasznie drogi, 5 euro, zobaczcie. Z takiej ceramiki. Żegnamy już tą warownię w Salzburgu i powolutku wychodzimy główną bramą. Moja mamusia w przodzie, a ja jeszcze sobie idę kupić też magnes. Bo mamusia sobie kupiła magnes, a ja nie mam magnesu z Salzburga. Musimy ten błąd naprawić. Musimy naprawić. O, tam jeszcze widać takie oryginalne budowle. Jakieś dodatkowe. Tam są przeróżne studnie, takie okrągłe. Do widzenia. Zapraszamy do zwiedzania. Przyjeżdżajcie do Salzburga.